Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Czechu, witam w kolejnym odcinku Was, widzowie, z Wiedźmina 3. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba. Słuchajcie, my kontynuujemy sobie naszą historię. Tym razem przyszedł czas w końcu na wypełnienie misji głównych. Wszystkie misje poboczne, jakie były do wykonania, wykonaliśmy ze zleceń. Kilka zleceń wiedźmińskich nam zostało, ale są one na zbyt wysoki poziom, żebym aktualnie mógł je wykonać. To znaczy, wszystko można zrobić, widzowie. Nie ma rzeczy niemożliwych, ale zajęłoby to faktycznie całkiem sporo czasu. Pora wykonać misję, która nazywa się Najbrzydszy człowiek na świecie. A opis tej misji brzmi: Wiedźmin wiedział, że Uma jest przetrzymywany w kasztelu we Wrońcach. Bandyci barona, głodni niewysublimowanych rozrywek, uczynili zeń swego błazna. Geralt wiedział, że musi położyć kres tym krotochwilom, zabrać nieszczęśnika z przeklętych bagien Velen i spróbować wraz z Yennefer odczynić rzuconą nań klątwę. Sorry, widzowie, że tak gadam, ale kurde, gardło mi boli. Jak są jakieś ciężkie słowa, to co? To mam wytłumaczenie tak naprawdę. Nie wiem, co mam ból gardła do tego, że nie umiem czytać. Ale to sobie mogę przynajmniej wytłumaczyć, że mnie gardło boli. No nic, niestety barona już nie ma. Bo my gadaliśmy jakby. Nie, my. Tak, bo my ogólnie byliśmy pogadać z tym, nie? Z tym tutaj ziomem w środku w poprzednich odcinkach. Nie, z tym tutaj? Tak, chyba z tym tutaj. Który przejął władzę po baronie. No i on nam powiedział, że mamy wziąć, powiedzieć Stejnemu, żeby oddał nam Umę. No i tyle, bo barona już nie ma, więc Zabieram tutaj Żyda. władzę przejął. Nie ma takiej. Sierżant Ardal zezwolił. Sierżant Ardal A przejął przywieziecie władzę. go z powrotem? Nudno bez niego będzie. Zabieram Żydale, gościu. Znajdźcie sobie inne rozrywki. Nie wiem, nałapcie żab i nawsadzajcie im słomek do życi. A Super co? zabawa. Wiedźminy tak się bawią? Nie chcesz, żebym ci pokazał, jak się bawią? Otwieraj drzwi. Już. Ale wkurwiony Geralt. A ten ziomuś, co podkłada głos, to akurat jest koksem największym. Świetny ma ten głos. Teraz chyba on ma na nazwisko jakiś rodzenek, coś takiego, nie? Cześć, mały. Tak mi się wydaje. Kiedyś mówiłem, że całkiem. Kiedyś, kiedy tam w pierwszych odcinkach spotkaliśmy Umę, powiedziałem wam, że jeszcze tutaj zajrzymy do niego. No i To proszę jest bardzo, płotka. 40 odcinków dalej. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Zawiezie nas do Kermoren. Chodź, Brzydal. No, chodź. Wydaje się w miarę rozumny. Dość już wybuchów. Jedziemy. No i nasza teoria jest taka, że tutaj ta Uma to jest zaklęta Cirilla. Czy tak jest? Znam na to pytanie odpowiedź. Nie powiem dla widza, bo gramy bez spoilerów, a nikt by nie chciał spoilerów. Jeżeli już przeszliście giereszkę, to pewnie znacie Zdaje się, że odpowiedź, mamy więc nie muszę gości. wam mówić. Nilfgaard Strasznie głośna jest Tyrion. teraz gierka. Nie wiem czemu. Czego chcecie? Cesarz jest z ciebie niezadowolony. To powinien poprosić o pomoc kogoś innego. Cesarz nie będzie prosił ani ciebie, ani nikogo innego. Jedziesz z nami do Wyzimy. Jesteś pewien? Nawet nie próbuj. Dobra, prowadź. Jakbym chciał, w sumie to bym ich rozjebał w pół. No ale dobra, i tak mieliśmy. Zresztą powiedzieliśmy Yennefer, że faktycznie spotkamy tego cesarza i tam złożymy mu raport, więc. Pora dotrzymać danego słowa. Tylko my z tą umą tam jedziemy? I co, A trzecia armia weźmie bandę przekażemy Nordo? cesarzowi, co to Ciri jest? Za pozwoleniem, wasza wysokość.
Wywiad donosi, że załoga Banglean składa się głównie z najemników. Przekupstwo? Obędzie się bez strat w ludziach. I szybciej. Wydaj stosowne rozkazy, a potem wypływaj. Niezwłocznie. Wasza cesarska mość, Yennefer. Nie ściągnąłem cię tu, żeby wymieniać grzeczności. Złóż meldunek. Już mnie wkurwia, schola nie rozkazy, ja sobie was żyć. Bez grzeczności tym lepiej. To proste. Nie jestem twoim żołnierzem. Nie jestem na twoich usługach. I nie będziesz wydawał mi rozkazów. Wolisz, żebym wydał rozkazy strażnikom? Rozejrzyj się, czekają na moje skinienie. Geralt. Melduj. Ten człowiek jest kluczem do odnalezienia Ciri. Daję ci 3 świeże tropy. Oferuję pomoc wywiadu i nadwornej czarodziejki. Ty zamiast córki przywozisz mi jakąś pokrakę. Ale grzecznie, kurwa, on też ma uczucia. Lepiej dla ciebie, żeby to nie był koniec raportu. Bo może słucha, może słuchaj, mu jest przykro. Szukam igły w stogu siana i to igły, która w dowolnym momencie potrafi się... To trudne, tak, zdaję sobie sprawę. I co z tego? Posłuchaj. Rządzę największym państwem, jakie widział świat. Prowadzę wojnę z północą, dowodząc dziesiątkami tysięcy żołnierzy. I w domu z korporacjami i szlachtą, które chcą wysadzić mnie z tronu. Więc nie żal się, że coś jest trudne, bo nie robi to na mnie wrażenia. Prześledziłem te 3 tropy, o których mówiłeś. W sumie trochę ma rację chyba. Pojawiła się wpierw na Skellige razem z pewnym elfim czarodziejem. Ale o tym więcej wie Yen. Wyśledził ich tam dziki Gon. Musieli uciekać do Velen. Tam ich ścieżki się rozeszły. Ciri była jakiś czas u barona, lokalnego wataszki, który... Znam swoich lenników. Który pokierował ją do Novigradu. Ciri wdała się w zatargi z półświatkiem, więc wróciła na Skellige. Tam spotkała swojego towarzysza. I dziki Gon. Musieli razem uciekać na morze. A następnego dnia ich łodzią przybił do brzegu on. Cóż, na wiele mi się ta wiedza nie zda. Ale przynajmniej wiem... Ale ma rączkę jak T-Rex. Jak to jest, że ten T-Rex jak się... To jest niesamowite. Taki wielki dinozaur, a jak się wywalił na nogach, to nie mógł wstać. Ta pokraka może być twoją córką. Ciało Umy jest wytworem klątwy. I kogoś w sobie skrywa. Umiesz odczynić to zaklęcie? Cóż, zrobiłam już szeroką kwerendę. Ale musiałabym znać formułę, której użyto, a to... Wafeil Elaine Kedmilfoli. Gledivdorn Eptenaid. Bundro Itne Iahus. Wiem od Jaskra. Ciri z nim o tym rozmawiała. Chociaż raz mnie pozytywnie zaskoczyłeś. Yennefer, ponawiam pytanie. Tak. Chyba. Ale muszę... Szczegóły mnie nie interesują. Geralt. Wiele nie zdziałałeś, ale i tak więcej niż nieudacznicy z mojego wywiadu. Oto pół umówionej nagrody. Drugie pół dostaniesz, kiedy przyprowadzisz mi Ciri. Czyli nigdy. Nie mam zamiaru jej tu przyprowadzać. No, na razie to rozegramy, że niech tak będzie, wink wink. Chociaż, no niech będzie. Niech tak będzie. Audiencję uważam za skończoną. Żegnam. Elo. Straszny fiut z siebie, panie Emhyr. Ale w sumie jest królem. Ta, ogólnie to bym się zesrał, jakbym... jakbym tam naprawdę był tym Geraldem, to byłby prawdziwy król. Być królem, to jest powalone, nie? Dzięki za wsparcie. Taki coś się dzieje. A co się stało z twoim słynnym ciętem? Pełna władza. Byłaś prawie. Jak studentka Aretuzy na kolokwium rektora. Po prostu wiem, kiedy mogę sobie pozwolić, a kiedy lepiej położyć po sobie uszy. W przeciwieństwie do niektórych. A, już rozumiem.
Czyli jesteś złośliwa wobec mnie, bo jestem tylko prostym wiedźminem, a... Naprawdę, Geralt? Teraz chcesz o tym rozmawiać? Pokłócimy się przy innej okazji i w sali, która ma mniej uszu. Pewnie się echo rozchodzi. No dobrze, to jak możemy odczynić klątwę umy? Musimy zabrać go do Kaer Morhen. A i Geralt, wybacz, ale nie dam rady cię przenieść z umą i płotką, więc... Nie ma sprawy, pojadę konno. Nigdy nie lubiłem teleportów. Uważaj na siebie. Zaczekaj. Proszę. Może lepiej, żebyś ty go zatrzymała. Racja. To jest to urządzenie, które jadę. Chyba Ciri chciało naprawić. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do... Nie pamiętam, jak się nazywała. ...do znalezienia dziewczyny jest Uma. Najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Klątwę należało zdjąć, więc Geralt zabrał Umę w miejsce, w którym żyli najwięksi specjaliści od złych uroków. Do wiedźmińskiej twierdzy Kaer Morhen. To prawda, udamy się tam teraz i nie mów, że jest najbrzydszy. Taki słodziak, no. Co ty gadasz, że to jest jakiś najbrzydszy człowiek świata, ty? Kaer Morhen? Werna? Czy co to tam było? Kaer Morhen? Pod samym nosem wiedźminów? Coś... Ogony pod samym zamkiem? Chłopaki sobie odpuścili. Wiedziałem, że to powiem. Musiałem iść za flow. Pa, obiwoki jebane. Ale teraz słuchajcie, mam tu tyle pancerzy do przeszukania. Chyba 4 wiedźmińskie pancerze mogę tu znaleźć. Także, ale będę szukał na streamku 3 godziny, Poxman. Będzie przynajmniej co robić. Oho, kogo wiatr niesie. Długo cię tu nie było. Za długo. Swoją drogą to za dużo tu wiedźminów nie zostało chyba. Chyba. Poza tym, że przeleciał mi nad głową widłogon? No spokojnie. Tylko pasażer się wiercił. No właśnie. Niech on się przyjrze. Liczne deformacje oczy, uszy, nozdrza. Zajęcza warga. A czy... No już, już, spokojnie. Cholera, Yennefer miała rację. Piękny to on nie jest. Sam też nie wyglądasz za dobrze. Gdzie się tak ubabrałeś? Co? A, o tym mówisz. Mieszałem wapno na zaprawę. Trzeba połatać mury, zanim się rozlecą do reszty. Sporo roboty. Zwłaszcza dla jednej osoby. Lambert i Eskel nie pomagają? Nie. Yennefer znalazła im pilniejsze zajęcia. Yen już jest? Jest, a jakże? Oho, pokłóciliście się. Geralt, ja rozumiem, że to kobieta, no, jak to się teraz mówi, wyemancypowana. Ale czy maniery jej nie obowiązują? Teleportowała się i żadnego witajcie, tylko od razu będziemy odczyniać klątwę. Trzeba zrobić to i to. Eskel, Lambert, ruchy. A potem poszła do komnaty gościnnej i wywaliła łóżko na dziedziniec. To było dobre łóżko. To samo jej powiedziałem. Solidna dębowa rama, puchowy materac. Triss zawsze mówiła, że... A, pewnie o to poszło. Pewnie tak. Albo naprawdę nie lubi dębowych mebli. Co planuje Yen? Też bym chciał wiedzieć. Jak to, nie wytłumaczyła wam? Powiedziała, czego potrzebuje do odczynienia klątwy. Ale jak chce to zrobić, już nie, mimo próśb. Na pewno są jakieś powody? Podejrzane. Podejrzane. Cieszę się, że to dostrzegasz. Proste. No dobra, to gdzie są wszyscy? Eskel poluje na widłogony. I tak trzeba je wytępić, nim się namnożą. A że Yennefer chce z nich destylować jakieś składniki, jak to mówią, dwie pieczenie na jednym ogniu. Lambert jest jeszcze w zamku.
Zbiera się w góry, żeby napełnić filakterium energią żywiołów. Zobaczcie, jak ten pancerz świetnie wygląda na Wiedźminie. Ajen? Rozkładamy gaskop. Chciała mnie zagonić do pomocy, miałem biegać z jakimś pikającym ustrojstwem. Ale to Triss. Ale za stary jestem na takie Keira. Pójdę się z nią przywitać. Reszta gości? Tylko nie spodziewaj się, że ci się rzuci na szyję. Chyba, że jeszcze nie dotarli tutaj na miejsce. O, Płotka jak zwykle w formie, widzę. Ćwiczy. A, łydeczki ćwiczy, żeby być, no tak. Za mało miała pracy pewnie przy tej podróży. Dobra, kliknijmy sobie na mapę świata, tak z ciekawości, żeby zobaczyć, do których miejsc muszę się udać. O, ale lajajaj. Ale fajnie będzie, jak ja tu będę wszędzie musiał tym pod gęsem podłupcać. No, ale będzie zabawa, widzowie. Zapraszam na streamy. Giga content, mówię wam, co odda. Naprawdę, to wam się wydaje, tylko że to takie nudne jest teraz. A że ja żartuję, ale będzie giga content. Dobra, co, pozbierajmy wszystko, co możemy pozbierać. Okradniemy nawet starego. W ogóle to jest jakaś dziwna relacja, nie? W sumie mega powalona jest ta... ta relacja, że ja muszę tego. Że oni nas porwali, jak byliśmy mali. Ten ziomuś nas, czyli Wesemir nas porwał, kiedy byliśmy mali, czy chyba Wesemir. I teraz jest naszym starym, tak jak my. I jesteśmy kumplami. Strasznie to dziwne, no nie? Ty porywasz dzieciaka, a później jesteś jego starszym. Znaczy, no nie taki jest jakby, nie taki był zamysł, żeby to był nasz starszy, no nie? Pewnie ślady Eskela. Nikt inny ostatnio nie wyjeżdżał z zamku. No ale nie wiem, dziwne to w sumie. Dziwne to jest to też, że ludzie, bo w tych czasach, w których żyjemy, nie ma za dużo nowych Wiedźminów. Z tego względu, że ludzie najzwyczajniej w świecie zakazali tutaj dalszej chyba produkcji Wiedźminów, jeżeli można to tak nazwać, o ile dobrze rozumiem lore. A wydaje mi się, że całkiem nieźle sobie z tym lore radzę. Dlatego no, jesteśmy pozostałością dawnych dziejów. Tylko pytanie brzmi... Jezusie Nazarejski, jaka ta gra jest przepiękna. Tylko pytanie brzmi... co ludzie zrobią, jeżeli zginie każdy z Wiedźminów? To oni będą, jak oni sobie niby z potworami będą radzić? Chłopców czarownic będą wysyłać? Którzy przy pierwszej, lepszej okazji pewnie będą uciekać? Nie wiem, jak oni sobie to wyobrażają, bo ale tak rozumiem, chyba że jest zakaz robienia nowych Wiedźminów. Mam nadzieję, że dobrze mówię i teraz nie powiedziałem jakieś turbo głupie rzeczy. Chodź tu Płotkens, bo ja tu tobą nie przejadę. No ale to, że fakt, że oni brali jakby... Brałeś dzieciaka i później służyłeś mu trochę jako stary i na końcu pomagałeś mu i tak dalej, to mega to kurde dziwne. Jak on się nazywał? Wojsiłek. Piękne zwierzę. Eskel rozbił obóz. Chyba zakładał, że długo go nie będzie. Lepszony olej przeciwko drakoidom. Dziętki, już taki pewnie mam. Ślady stóp i kozich kopyt, ciekawe. Podążaj śladami, no dobra, idziemy. Kamienie i ślad się urywa, świetnie. Może pokieruje się węchem. Eskela nie wyczuje za to ta koza. Tylko trzeba czegoś, co nią pachnie. No dobra, gunwo? Kawałki obłupanej kory. Wygląda na to, że koza Eskela ocierała się o to drzewo. Kłak sierści. O, ale capi. A ty masz tak węch mamy? Bo kurde, ja myślałem, że to wiecie, że to trochę jest ulepszony ten węch wiedźmański. Że tak wiesz, jak faktycznie poczuję na przykład tego, że jak poczuję na przykład cynamon. No to wtedy, no bo proszę. To jest jakby charakterystyczny, ślady mocny zapach. Skyla. Miałem nosa. O, tam jest. Gagatek. Widziałem, tu się skrywa. Siemano. Ale to Gerwar to jak psiak potrafi wąchnąć i jest w stanie wyśledzić. A
A żeby widłogona zwabić, do palika kozę powrozem przywiąż i wśród listowia czem prędzej skryj się. Bestiariusz brata Adalberta, strona 82. Widzę, że pamięć wciąż dobra, mimo lat. Za to twój słuch też szwankuje na starość. Dałeś się podejść jak tokujący głuszec. Gdzie tam? Słyszałem twoje sapanie z 3 mil, tylko nie chciało mi się z krzaków wyjść. Dobrze cię wreszcie widzieć. Fajna ma zbroję, to jest chyba zbroja właśnie tego cechu wilka. Jen nie daje wam się nudzić, co? Jeszcze nie wylazła z teleportu i już wydawała rozkazy. A jak próbowałem coś wtrącić, to... Damom się nie przerywa. Dokładnie. Czasem się cieszę, że przez tę moją gębę romansę mam z głowy. Nie wyglądasz tak źle? Nie wyglądasz aż tak źle. Geralt, proszę cię, nie pierdol. A właśnie chciałem powiedzieć, dosłownie przed tym, jak oni o tym powiedzieli, chciałem powiedzieć, że Geralt ma jakieś takie dobre blizny, jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi. Jego blizny są trochę sexy takie. A Lambert, kurwa, czy tam Eskiel, czy to jest Eskiel? No, wygląda jakby ktoś mu... A, poczekajcie, bo ja mam... Stop. A Lambert, o kurde, a Lambert, co będę owijał w bawełnę, no jak gówno wygląda. A i swoją drogą, słuchajcie, dodałem kilka punktów... Kilka... Po skrzydłach, tak jest. Czym mam go po skrzydłach? Kuszą, nie da rady, jaka medytacja. On chyba musi uciec. Ale biegniemy za nim. Swoją drogą dodałem kilka punktów słuchajcie, w tego. W opanowanie. I tu możecie sobie przeczytać, co dodaję. Każda walka rozpoczyna się jednym punktem adrenaliny. Dodałem to z tego względu, że no, nie mogłem sobie poradzić z ostatnią fazą tutaj pana Gina i to była naprawdę ciężka ta ostatnia faza, którą robiłem w poprzednim odcinku i spędziłem na to mega dużo czasu i myślałem, że sobie niestety nie poradzę. Zwątpiłem w siebie, no i spróbowałem tutaj. Nie znaczy, jak to robią gadziska paskudne. Mógłby nam już oszczędzić zachodu i dać się zasiec. Jeszcze samemu się wypatroszyć i nabić na rożen. No właśnie. No ale na to niestety nie ma co liczyć, więc czeka nas wspinaczka. Trochę ruchu ci się przyda. Słucham? No wiesz, zaokrągliłeś się tu i tam. Już nie wiem, co chciałem powiedzieć. Jeszcze sadełka po ostatnim zimowaniu. Chyba tobie dowcipnisiu. Ta, już nie wiem, co chciałem powiedzieć. Co krwawi. To z jakiejś tętnicy, bo jucha jasna. Niestety rozkojarzyłem się trochę. Ja bardzo szybko niestety gubię te wątki. No ale dobra, chodźmy łapać tego widłogona. Nie bałeś się zostawić konia tam na dole? Widłogon mógł zapalować i na niego. Tam. Wojsiłek to koń bojowy pełnej kedwańskiej krwi. Dałby radę. Mówiłem ci, skąd go mam? Nie. Chyba nie. Raz uratowałem takiego rycerzyka. Wiesz, las, noc, wilki. Taki tam standard. Powiedziałem, dasz, co w domu zastaniesz. No i dziecka nie było, ale akurat klacz mu się oźrebiła. Eskel i Wojsiłek. Związani mocą przeznaczenia. Urzekająca historia. Drwij sobie, drwij. Po prostu zazdrościsz. Czy oni nadal kidosy też zabierają? Chyba, że to było dawno temu. Chociaż konie chyba tak dawno nie żyją. Łowiecki, dom se pyrcią. Juchasa nie widno i na zwonki zbercą. Tu wylądował. I to niezbyt zgrabnie. Patrz na te ślady. Chyba złamał skrzydło. Wujek Władek? Góral wujek Władek? Na zapytania? Warto się o, tu tak, warto się tu rozejrzeć. Wygląda, że zwiał do leża. I dobrze. Stąd już nie ucieknie. No kurde. Ale... Dobra, to użyjmy w sumie tego. Czekaj. Musimy znaleźć moje wiedźmińskie rzeczy. Gnijące mięso to nie są wiedźmińskie rzeczy. Więc użyjmy tutaj kota i szukajmy. Gdzieś muszą być... A, nie ten przycisk na zbieranie rzeczy. Gdzieś tutaj muszą być pochowane wiedźmińskie rzeczy. Muszą. Tutaj. Kurwa. Pomniejszy kamień runiczny. Trzeba patrzeć w każdy zakamarek, nie? Gdzieś tutaj jest schowany wiedźmiński ten schemacik cechu wilka, czyli nasz de facto. O, to niespodzianka trochę. No dobra, zbierz płynu rdzeniowego i zbierajmy się stąd. Tnij z tyłu, tuż pod czaszką. Jen wspomniała, po co jej to? Jak to? Czyli ty też nie wiesz? I nie niepokoi.
cię to? Pewnie, że niepokoi, ale bez jej pomocy nie odczynimy klątwy. Może lepiej było Triss wziąć? Powiem tak, jeśli Yen nie da rady z Umą, zawsze możemy zwrócić się do Triss. Nie będzie miała pretensji, ale gdybyśmy zrobili na odwrót... działoby się. No właśnie. Dobra, dość gadania, chodźmy. Nie chodźmy, tylko zostańmy tu. Nie, ja... No tak, to znaczy... Płyny rdzeniowe oczywiście. Ale daj mi tu... No, daj mi tu się pochodzić, wariacie, bo ja tu widziałem skrzynkę. Jest, mamy. Cech wiedźmiński, rękawice, Pochman. Niedużo, bo niedużo, ale... Ważne, że już jedna miejscowa ogarnięta. Zostało tylko 14, więc spoko. To co, wracamy chyba, nie? Wróć do Kermoren. Mogę tu płotkę do jaskini przyzwać? Nie mogę. Ostatnio jak przyzwałem płotkę, to już mówiłem kiedyś. To chłopie, w jakimś zrespiłem się na dachu, jakiś w tym, w Nowigradzie. Płotka w sensie się zrespiła. Weźmy, a nie mogę. Ale dobrze, słuchaj, może nas transportuje tam do Kermoren. Sprawdzilibyśmy, kto jest szybszy, Wojsiłek czy Płotka. No i kto jest lepszym miejscem. Pewnie, że tak. Wyzwanie żadne, bo prześcignąłbym cię nawet na kulawej świni. Ale czemu by nie? Sam jesteś kulawa świnia. Kto pierwszy w Kermoren, ten lepszy. Podoba mi się to, tylko ja bym chciał sobie użyć może mojego tego. Mojej tutaj... białego miodu, ale nie mogę. No to nic, to widzowie. Niestety będziecie musieli przetrwać przez trochę. Słuchaj! Zaraz ci konia uspokoję, Yerden, czy czym się tam uspokaja konia. O kurde, daleki ten wyścig w sumie, 500 metrów. Łe, pasy potkę zrobił. Właśnie o tym mówiłem, że jak się zjeżdża z góry, to czasem mu odpierdala. Ale dobra, mamy dodatkowego speeda dzięki... dzięki temu. Zbugowany, potkę. Nie, no jakiś wisiołek będzie nas pokonywał, czy jak tam ten jego koń się nazywa. Nie, da, nie może tak być. Gazu, gazu. Kurde, szkoda, że nic nie widzę, gdzie ja jadę, nie? Tylko, ja jadę tylko i wyłącznie minimapą praktycznie. I na czuja. Ale mimo tego... O kurde, aż miecz wyciągłem. Bo mi chyba zagroził. Ale mimo tego, że nic nie widzę, to i tak go pokonałem. No, niestety. Eskiel nie w formie. O! Nie! Kurwa mać! Zawsze to się dzieje na ostatniej prostej. Zawsze to się dzieje na ostatniej prostej. Dlaczego każdy wyścig na ostatniej prostej coś spierdolę? No jeden zakręt został. Zawsze. Poprzedni wyścigi, finałowy wyścig, ostatnia prosta, prawie zepsułem. Poprzedni wyścig, nowigradzki, najważniejszy, ostatnia prosta, zepsułem. Teraz wyścig, Kermoren, ostatnia prosta, zepsułem. No ja nie wiem, jak to działa. Cholipka. No co, lepszy. Wygram jadąc na kulawej świni. Dobre sobie. Nie doceniłem cię. Czy raczej Wojsiłka. Rącza bestia. A ja przeceniłem ciebie. Gdybym wiedział, że tak łatwo pójdzie, to bym się o coś założył. No, a co byś chciał? No jakaś nagroda ci się należy. Co byś chciał? Wiesz, od jakiegoś czasu chodzi za mną mahakamski spirytus. Nic tak nie rozgrzewa. Załatwię ci butelkę następnym razem, obiecuję. Trzymam za słowo. No przegrałem, chodź tu. Jak się spotkam zaraz, to ci dam butelkę mahakamskiego spirytusu, bo jestem koksem. Dobra, żeby tylko mi ten kod zszedł, no nie da się grać w tą grę. Idźmy porozmawiać teraz może z Lambertem, zobaczmy co się dzieje u Lamberta. Lamberta mieliśmy okazję w sumie spotkać, jak byliśmy w tym. To byliśmy w Nowigradzie, też wykonywał zlecenie na wampira. No i sobie wtedy pogadaliśmy, wygraliśmy od niego kartę i ostatecznie spotkaliśmy też kolejnego wiedźmina, który tym razem osiadł, który tym razem nie był takim standardowym wiedźminem, tylko właśnie wiedźminem nie koszowniczym, tylko jak to powiedzieć? Jak zwykle chcę coś powiedzieć fajnego. Spotkaliśmy wiedźmina, siedział na dupie i nic nie robił. Rodzinę se założył wiedźmak i adoptował jakichś tam synów i tak dalej. I powiedz mi, na chuj ja tu biegnę po tych ruinach? No i ostatecznie musieliśmy rozwiązać nim pewne sprawy.
No i udało się nie rozwiązać. Po co ja tu biegłem w ogóle tędy? Nie można było jakiś prosić? Pewnie można było. Na pewno można było, tylko ja jestem jakimś gigatbanem. Nie wiem po co tu pobiegłem, tu są pewnie drzwi, no. Oczywiście, że tu. A w ogóle kto wybudował taką wielką fortecę, Kaer Morhen? To jest też dobre pytanie. W sumie. Mega duża forteca, ty. Wiecie ile by... Nie wiem ile osób musiało to budować, ale pewnie 2000. Dobra, masz tego. Niezły okaz. Masz butelkę. Miesiąc tropienia i podchodów, ale wreszcie dorwałem sukinsyna. Gratulacje, a na co ci jego truchło? Wypchasz je i postawisz przy kominku na pamiątkę? No, nie głupi pomysł. Tylko wpierw skończę sekcję. Ten katakan był szybszy niż inne. Szybszy i silniejszy. Chcę go sobie dobrze obejrzeć. To może też rzucę okiem. Chcesz czynić honory? Pewnie, że tak. Nie, dzięki. Ty tnij, a ja coś przygryzę. A. Można i tak też. Obejrzyjmy jego głowę. Długie włosy czuciowe, płat czołowy wydatny, ale w normie. Ale rozrywkę mają wiedźmini. Z kolczykiem? Widziałem już coś takiego. Niektóre osobniki lubią błyskotki, jak sroki. A co w pysku? Zęby pożółkłe, stępione, brak górnej dwójki, siódemki, dolnych siekaczy. Widać, nie nitkował. Dobra, jedziemy dalej. Otwórz mu brzuch. No jak, coś ciekawego? Niestrawione resztki, chyba z paru dekad. Ludzkie włosy, sprzączka od paska, parę miedziaków i złoty pierścionek. Można pożyczyć. Chcesz wziąć dla Yennefer? Starczy wyszorować i będzie jak nowy. Nie, dzięki. Nosi tylko srebro. Jej strata. Reszta w normie. Poza marską wątrobą. Lubił chyba wysysać krew z pijaków. O, tak ten mój. Złe szpony. Na oko z 15 cali. Rosną całe życie. Więc miał 110-120 lat. Nogi muskularne. Zwłaszcza łydki i stopy. Mówię ci, szybki był. W jednej chwili tu, w drugiej tam, ciągle w cieniu. Prawie go nie widziałem. Tego w końcu dopadłeś. Aj, długa historia. Opowiem ci innym razem. Chyba na razie wystarczy. Obu stary osobnik, doświadczony. Warto wypracować metodę na określanie wieku katakanów na podstawie śladów. Żeby nie trafić na takiego, będąc nieprzygotowanym. Warto, zgadzam się, ale później. Trzymaj się, Eskel. No dobra, do pogadali. Możemy jeszcze jakieś słowa? Nie możemy. Tutaj mamy w ogóle ten schowek, spoko, możemy tu pochować różne rzeczy, których aktualnie bym nie potrzebował. A właśnie, słuchajcie, trzeba na chwilę kliknąć może na moją postać i wywalić tą umiejętność i wrzucić z powrotem tą umiejętność. I dzięki temu będziemy mieli więcej miejsca w ekwipunku. Za jakiś jeden poziom odblokuje nam się nowy slot na postaci i tutaj będziemy mogli z powrotem wrzucić tutaj opanowanie na tego slota. A teraz pogadajmy z Lambertem. Co tam? Ważysz jakieś eliksiry? Nie. Ale jest dzisiaj tak gorąco, że ja dzisiaj tak nie myślę, co ja gadam. Rozumiem, że na mój przyjazd. Ciężko jest dzisiaj nagrywać. Nie słyszałeś? Pani czarodziejka zażyczyła sobie, żebym napełnił filakterium mocą kręgu żywiołu. Czy jak mi po prostu pod po stopach cały czas leci. Jak w saunie, normalnie jak w saunie, nie? Wiesz, że ta, jak się wyraziłeś, pokraka, to może być Ciri? Słyszałem. To może wykaż trochę empatii. Nazywam rzeczy po imieniu, taki już jestem. To znaczy irytujący? To znaczy irytujący? Myślałem, że lubisz wredne charaktery. Dobra, prawda, lubię. Tylko u kobiet. No to lepiej nie mogłeś trafić. Ale dość o tym, krąg żywiołów. Nie wyglądasz na zachwyconego. Bo nie jestem.
Dobrze wiesz, że wycieczka do kręgu nie będzie miła. Z różnych względów. Pójdę z tobą. No, ze słynnym białym wilkiem u boku na pewno będzie raźniej. To jak, gotowy? No pewnie, że idziemy. I Lafterium. To po co ja jej to dałem, jak ona mi to oddała zaraz? Chciałem ci powiedzieć. Nie dotrzemy do kręgu przez góry. Zeszłej wiosny lawina zasypała przełęcz. Ostatnia próba, misja. Musimy iść od strony stawu. Tak jak przy próbie medaliony. Zgadza się. Pamiętasz drogę? Tego się nie zapomina. Ten, kto cało z medalionem wróci, dowiedzie, że jest go godzien i na szlak wstąpić może. Wesemir słyszał, jak go byłem za woli. Nie zamurowaliście go jeszcze? Wesemir by chciał, ale mi on tam nie przeszkadza. Oblężenia przecież się nie spodziewamy. A tak do stawu można iść na skrót. A szkoda, że nam zbóje z salamandry więcej dziur nie zrobili. Albo nie rozwalili tej rudery do reszty. Nie no, zamek porządny. Jestem ciekaw, kto zbudował Kermoren, tak? Ażbym sobie chociaż taką ciekawostkę przeczytał, żeby widzowi powiedzieć na następny odcinek, początek następnego odcinka. Się zastanawiam. Będziemy musieli płynąć na drugą stronę stawu w pław. Nie, mam zacumowaną łódź. Wiesz, chodzę tam czasem na ryby. No proszę. Nie powiedziałbym, że masz temperament wędkarza. Używam bomb. Rzucasz jedną, a potem wyławiasz, co wypłynie na powierzchnię. A, to wiele tłumaczy. Wydaje mi się, że my ten zamek dostaliśmy od jakiegoś króla, w sensie wiedźmini dostali od jakiegoś króla. To znaczy nasz cech tam, nasz przodek, tak? Pierwszy wiedźmin, powiedzmy. I... ale w sumie każdy z wiedźminów ma, każdy z cechów ma taki ten, ma taki jakby zamek podobny, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc nie wiem w sumie, czy każdy jakby... każdy po prostu dostał za każdym... Nie wiem w sumie, jak to działało. Ale wydaje mi się, kurde, nie chcę gadać głupot, dlatego tak dziwnie gadam. Ale wydaje mi się, że po prostu, kiedy tworzono wiedźminów, podzielono je na kilka... na kilka właśnie tych... Nie! Stop, nie. Pamiętam, widzowie. Na początku była jedna szkoła wiedźmińska i oni się pokłócili i poszli do różnych szkół wiedźmińskich. Tak to wyglądało. To w takim razie skąd każdy z nich ma pieprzony zamek? I skąd my mamy zamek? Dobre pytanie. Tak było, że oni się pokłócili, na początku to była jedna, tylko i wyłącznie było... nie było żadnych wilków, żadnych kotów i tak dalej. Po prostu poróżniły ich opinie na dane tematy i podzielili się na... na różne cechy. Gdzie się tego nauczyłeś? Wiesz, pewien stary mistrz pokazał mi tę sztuczkę, gdy byłem w Zerikanii. Dobra, dobra, i tak ci nie wierzę. Kurde, no będziemy się zatrzymywać, Lambert. Na każdym tym, na każdej harpii. Teraz mnie szlak trafi. Nienawidzę walczyć z harpiami, jeżeli jest tu mega tych, mega dużo takich górek i dołów. Wtedy się strasznie musisz nabiegać, żeby je postrącać i dojechać. I często są pobagowane. No, to żeś pomógł, Lambert. Czy w ogóle to tutaj będzie słynna fraszka? Ją dostaniemy? No chodź! Ty miałeś prowadzić. Podążaj z Lambertem jest. No Geralt, no idź, kurwa. No wiedziałem, że to się tak skończy właśnie, dlatego nie lubię harpii. Idę dalej, nie? Solo. Miejmy nadzieję, że do nas dołączy. Idziesz? No zbagował się, kurwa. Idę. Ja zatrzymam wam, nie ma co. Cholera. Przecież ją tu cumowałem. Lina musiała puścić. Doprawdy? A ja myślałem, że łódka sama się odwiązała. Cholera, w tej mgle nigdy jej... Przed moim przyjazdem była burza? Niech pomyślę. Tak, 5 dni temu. Żagiel rozwinął się na wietrze, cuma puściła i łódka popłynęła w krzaki. Co? Poszedłem tylko do tej chatki. No i się automatycznie Lambert przyszedł tu i się odpaliła kascenka i się tutaj zrespił. Więc miałem rację z tym, że jak pójdę po prostu dalej, to on automatycznie do nas przyjdzie. Tu mamy od razu do wykonania
Rynsztunek, kurde, poszedłbym to po ten rynsztuneczek. Mam nadzieję, że nie będziecie śliwicowie, ale no muszę wykonać ten rynsztunek, bo nie wytrzymy. To jest mega blisko, a później mi się nie będzie chciało chodzić. To tak przy okazji, póki jest dużo sił, to zajrzymy tutaj. No nie jest to jakieś mega chyba daleko, nie? Więc chodźmy na razie wykonać to, to 100 metrów, no 5 sekund mam wrażenie, że pójdziemy. No chyba, że tutaj będzie jaskinia jakaś, to wtedy już gorzej. Ale na to nie wygląda. Siema, rynsztunek tu schowany w krzokach tego. Warto się tu rozejrzeć. A w istocie warto, to prawda. A na dnie leży. Proszę bardzo, dzięki. Dobra. No i wszystko, i wykonujemy dalej misję. Zadanie główne, zakłócenia, znajdzie nefert. Nie, ostatnia próba, odnać łódź. Kurde, widzowie, jest tak mega gorąco przez te ostatnie odcinki, które nagrywam. Jeszcze mnie mega gardło boli. Ale pojebane to jest, ja tu siedzę i po prostu cały czas czuję, jak z moich nóg najzwyczajniej w świecie zalatują krople potu, cały czas. Jak przysięgam wam, że jak podnoszę jakby stopę, to tam jest normalnie, chłopie, jakby ktoś rozlał wodę, nie, od potu. Bo powalone to jest, jak jest mega gorąco. Chociaż tak na papierze to jest tylko 33 stopnie. Tylko 33 stopnie. W sensie u mnie w pokoju jest 33 stopnie, żebyśmy mieli jasność. No to kurde, to nie wiem, to jakoś wyjątkowo się ostatnio poca. Tylko 33, no. Maksymalnie to tu było chyba 36, ale to już był hardcore faktycznie. Więc 33 to jest dużo. Tak poniżej 30 to już jest mega light dla mnie, nie? Chociaż ja nienawidzę gorąca. Dla mnie najlepiej, jak jest 18 stopni. Chociaż w domu najlepiej, jak jest 20 stopni. Na dworze najlepiej, jak jest 18. No to powiem wam, że po tym lecie, a mam wrażenie, że jest kurwa wyjątkowo gorące, to se tolerancję trochę na ciepło wytworzyłem większą niż miałem. Zdecydowanie nawet. Dawaj mi ta expa. Jo, ci kręcę, no już tak blisko, żebym nowy ten mógł. Dawaj, chodź tu, potwór. Potrzebuję jeszcze z dwa potworki, chodź topielec. Tylko, żebym nie zginął. Quen. I śmigło dla Bita. I Lamberta. No nie ma jeszcze poziomu, ile zabrakło? Na jakieś grosze, niestety. Baba wodna. Jeszcze jej tu brakowało. Gdzie baba wodna? A, o. No dobrze. Proszę za mną i do mnie. Wodnica. Śmigło. Ona się chowa raz na jakiś czas. O kurde. Fajne są te uniki. W sumie są dużo lepsze od tych uników. Pyk, pyk, pyk. Śmigło. Bo ustawiłem sobie, zbindowałem, że pod spację mam taki zwykły unik, a nie taki skaczący. I w sumie to był całkiem niezły pomysł. Ostatecznie. Przez jaskinię, wdrapać się na troli łeb i będziemy na miejscu. No dobra. To się nie wydaje takie straszne, co? Nie, ale i tak ciary chodzą po plecach. Wiesz, że z mojej grupy wróciło tylko dwóch chłopaków. To wy wpadliście w pieczarach na starego grota. Mhm. Nadal cię to gryzie? Gryzie? Nie. Tylko wkurwia. Na cholerę była ta próba. Przecież i tak większość tych, którzy wrócili z kręgu żywiołów, zginęła w przeciągu roku na jakichś bagnach, polując na utopce za koronę 30 za głowę. Więc po co to? Powinieneś spytać Wesemira. O, pytałem wiele razy. Wierz mi. No nic. Zbieramy się, skakuj. Pomyśl o tym, że ale ja steruję. Zostaliśmy wybrani. Koniec dyskusji. Jako bohaterzy. W sumie z jednej strony, no wiadomo, chujowo, ale z drugiej strony, chłopie, wyobrażasz sobie być takim wiedźmanem? Jak już przeżyłeś, to jesteś, chłopie, giga nad ludziem, nie? Teraz powinniśmy się cieszyć, że żyjemy. Jak już przeżyliśmy, to już gituwa jest. Że jesteśmy giga koksami dzięki temu. Chciałbym zobaczyć, ile mi punktów brakuje. Znaczy punktów. No, punktów doświadczenia. No nie dużo, ale chyba nie dostałem w ogóle punktów doświadczenia za tą babę wodną. Mam takie wrażenie. Albo nawet mam wrażenie, że dostałem ujemne. Gerbar co na główkę na ten skasę. Chuj na ten statek. Łódkę znaczy się. A to porządna łódka, to łódź bardziej. Nie, no to nawet statek taki. W sumie. No to już taki, no, konkret. Konkret łódź. Fajnie mieć taką, fajnie mieć taką łódkę w sumie. W sumie tak. Coś się nie podoba? Poza tym, że nabiera wody, to nic. Nie martw. Na drugą stronę jeziora dopłynie.
Chyba, że w coś przypieprzymy. Ledwo widać, co jest przed dziobem. Jeszcze jakaś giga rozmowa? Coś czuję, że tak. Pamiętam tą scenę. Lambert! Błagańste jak mleko. Obudził się w tobie poeta? Mhm. Chcesz usłyszeć fraszkę? Pewnie. Lambert, Lambert, ty chuju. Całkiem, całkiem. Klasyka. Klasik. Dobra, no płynie, no jak tak wolno płyniesz? Gazu, gazu. Wciskaj, wciskaj, gaz, tak jest, lecimy. Nie ucz ojca dzieci robić. Pięknie, pięknie, lecimy, dawaj, dawaj, gaz, gaz. Dobra, jesteśmy blisko. Mam wrażenie, że jak kliknąłem shifta, to on zaczął szybciej płynąć. Ale może to akurat przypadek i tak było zbindowane. Znaczy normalnie to tak działa, nie? Że jakby płynę łódką i daję shifta, to jakby mocniej wieje, tak? W żagle, ale... Ale wątpię, że jeżeli on sterował, to tak samo działało. Tylko zanim wejdziemy, lepiej... Wypić kota, wie. Masz jeszcze jakąś cenną radę? Na przykład nie hałasuj, bo obudzisz starego grota? Jesteś bardziej drażliwy niż ja? Stary grot dalej tam siedzi? To stary grot dalej tam siedzi? O ile nie zrobił nam przysługi i sam nie zdechł, to tak, siedzi. I w każdej chwili może wyjść. Jak szła ta nasza rymowanka? Stary grot mocno śpi. Kto go zbudzi, będzie gnił. Chodź. Pomocy! Słyszysz? Jakiś chłopak. Wiesz, że w tej okolicy nie mieszka nikt poza nami. To musi być łuda. A jeśli nie? Rób co chcesz. Sprawdźmy to na wszelki wypadek. Sprawdźmy to na wszelki wypadek. Wesemir mówi prawdę. Zawsze pchasz palce między drzwi. No dobrze, chodźmy. Pewnie, że tak, bo jestem gigakoksem. Widziałeś moją zbroję? A moje mięśnie? Nieważne co to, wiem, że nie ma z nami szans. Ty, chłopiec jednak faktyczny. Prawdziwy? Hej, niemożliwe. Mały. Spokojnie, no właśnie. Już jesteś bezpieczny. To chyba nie. Nie, to chyba nie do końca. No dobra, zwracam ci honor. Miałeś rację. Proszę, proszę, kto by się spodziewał? Wrócimy do tego później. Najpierw zajmijmy się mglakami. Ale fajna to była sceneria całkiem. Dobra, śmigło dla widza. Boxman. Pyk, 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 pyk. Pojebana jest ta umiejętność śmigła. Fajnie. Dobra. Ty, w sumie mało damage'a im zadajemy, ale patrzcie to jest powalone, że my im ogólnie każdemu z tych mglaków nałożyłem na niego krwawienie i on dostaje damage. Dzięki temu śmigłowi właśnie. Dzięki temu śmigłu? Ja nie wiem, kurwa, ja nie umiem ostatnio mówić po polsku, nie wiem, czy mi się mózg lansuje? Znaczy, ogólnie to jestem głupkiem strasznym. Bez dwóch zdań, ale... Iluzji. Ale nie wiem, czy to tak odciepla? Odciepla? Odciepła? Coś mi mówi, mi się plącze język? A no nie. Cały świat powinien usłyszeć o tym, że słynny Geralt z Rivii dał się podejść jak dziecko. Może Jaskier ułożyłby o tym jakąś balladę? Co myślisz? Niech lepiej zaśpiewa o tobie? Niech lepiej zaśpiewa o tobie. Lambert albo upierdliwy wiedźmin. Lepiej upierdliwy niż naiwny. Dłużej pożyje. Zmieniając temat, czy ja dobrze widziałem, że ten chłopak... Jeden z naszych. Musiał utonąć w czasie próby. A mglaki zapamiętały jego wygląd i głos. Urocze. Zabierajmy się stąd. Nie musisz mnie namawiać. Wiesz, a co, miał medalion? Lambert, dość. Chyba miał medalion. Ty, czemu ja nie dostaję po... A, dostałem potężny 3 expa za te mglaki. No, to zajebiście. To petarda, no. To już więcej pewnie dostanę za tą pierdoloną sarnę. A, tylko bym najpierw trzeba by trafić. Poczekaj, ile dostałbym za sarnę? Nie, no co ty gadzasz, że to... Ale skam, kurwa. Dobra. Nie da się trafić. To szukane jest. Trafiłem ją, tylko po prostu strzały nie przeszły przez nią. To też było złudzenie przez mglaki wywołane chyba.
Dobra, pakujemy się do jaskini. Jest w ogóle 50 minut odcinka, więc no tak, kurde, nie chciałbym takich długich odcinków robić z tego względu, że teraz będę prowadził 3 serie jednocześnie i nie chciałbym, żeby każda seria miała godzinne odcinki, bo no, to trochę dużo. No ale to zrobimy sobie dzisiaj taki ostatni długi odcinek i resztę odcinków, które będziecie widzieć pewnie z Wiedźmina, to będzie troszeczkę krótsza, nie jakoś duża, ale no tam do 50 minut, do godziny to tak maksymalnie, nie będziemy przekraczać tego progu godzinnego. Jeżeli jakaś misja będzie trwała dłużej, no to nie będziemy forsować. Kości pokruszone na kawałki. Stary grot nie lubi gości. Nie będziemy forsować tutaj, żeby ukończyć konkretnie tą misję, tylko po prostu sobie zatrzymamy i skończymy w następnym odcinku. Nie zaczniemy w następnym odcinku. Będziemy kontynuować. Nie, skończymy i zaczniemy. Nie skończymy misję, ale zaczniemy w następnym odcinku. Zaczniemy na. Jest samotnikiem? Pierdolę te. Samotnik potrzebuje pomocy. Słowa Wesemira. Jest za gorąco. Wiecie, o co mi chodzi. Wiedźmin jest gruby? Tak, Wiedźmin jest gruby, to jestem, chłopie. Tanki. Też lekki nie jesteś. No, to idziemy. Nie no, Wiedźmin to jest taki chudas. Kikas chudy, no za chudy chyba trochę. Znaczy nie lubię aż takiej sylwetki, chociaż no przyznać trzeba, że Gerwart to wygląda jak pierdolony szef. Nie wiem jak tam sylwetki innych Wiedźminów. Ale zgaduję, że równie pokaźnie. Można by te ściany rozwalić hardem. A po co? Jak jest... Możesz tak nie tupać do cholery. Starego grota. Spokojnie, poślizgnąłem się tylko. A po co miałem to hardem rozwalać? Nie wiem, masz se przejść. A tutaj też... A nie, moglibyśmy górą przejść. No ale też można na hamac. Czemu by nie w sumie. Stary grot mocno śpi, ale zaraz nie będzie spał. Nie wiem czy kim jest stary grot, ale pewnie zaraz się przekonamy. A okruszony na kawałki. Coś mi wpadło do oka, jakiś okruch. Oby nie lodu, bo będziesz jeszcze wredniejszy. Ha, ha. Ale cicho to w ogóle. Nie róbmy hałasu, bo stary grot przyjdzie się przywitać. No właśnie, specjalnie robię wszystko, żeby robić hałas, żeby stary grot przyszedł się przywitać. Czego się spodziewałeś, że będzie pachnieć fiołkami? Nie narzekałbym. Patrz, jak słodko śpi. Może byśmy tak sprawili, żeby nigdy już się nie obudził. Jestem chyba za, nie kimkolwiek on jest. Siemano, stary grot! Pobudka, kurwa! Ut, kim ty jesteś? Będzie większe wyzwanie. O kurde ty. Siemano, dobrze, że go podpaliłem. Dobra, stary grot, to jest jakiś bob. Teraz, dla nas. A to jest chyba ten ogólnie. To czemu ja mu nic nie dodaję? A, bo ja bronią stalową walczę, jak debil. Dobra. A to jest chyba ogólnie cyklop, o ile dobrze rozumiem. Tylko ma jakąś maskę dziwną. A chyba cyklop. Będzie ze starego grota, co czuje fajne trofeum. Dobra, dziętki, stary grot. Ta, dobry cyklop. Jesteś cały? No, chyba tak. Zabierajmy się stąd. Chwila. Za Woltera, skurwysynu. Wolter, kto to? Wolter? Kto to? Nie pamiętasz? Taki niewysoki. Miał bliznę na brodzie, o tu. A, tak. Był taki. Był. Ale został tutaj. Chodźmy już. No dobra, idziemy. Poczekaj, ale nie idziemy jednak. Zmieniam zdanie. Że tu są jakieś na pewno zajebiste łupy. Floreny. O kurwa, no to już było solidne. To jest jakiś grzyby. Szkoda, że nie ma jakiejś muzyki, bo tak dziwne. Nie wiem, mega dziwne, jeżeli w gierce nie ma muzyki, nie? To teraz możecie sobie zobaczyć, jaki niesamowity efekt powoduje ogólnie muzyka w filmach. I jak niesamowitą rolę gra właśnie muzyka w filmach. Jakichkolwiek, zaczynając od zwykłych filmików wrzucanych do sieci, kończąc po filmy typu Interstellar. Muzyka jest absolutnie najważniejsza, naprawdę. Ze wszystkich rzeczy najważniejsze jest nie spieprzyć muzyki.
Możesz naprawdę jakiś błąd mega w filmie popełnić, albo film może być taki se, ale jeżeli muzykę gra dobrze tam w tle, to jesteś zwycięzcą. Uff, dobrze wyjść na powierzchnię. Ale to nie koniec kłopotów. Mówisz o trollach? To one mają kłopot, nie my. Lubisz mi zaimponować? Nie wiem, komu chcesz zaimponować, ale na mnie te twardzielskie teksty nie robią wrażenia. I kto to mówi? Wesemir opowiadał mi, jak robiliście zlecenie dla Nilfgaardczyków w Velen. Co? Co ty robisz? Zabijam potwory. Dobre sobie. To Stridera jest. Tak mi się powiedziało, wiesz. Chodźmy już. Mocny był ten trailer. Jeszcze właśnie ostatnio oglądałem ten trailer i mówiłem, że kurde. Ogólnie oglądałem sobie najlepsze trailery, jakie powstały, i no Wiedźmin ma jeden z najlepszych, jaki kiedykolwiek zostały stworzone. Zabijam potwory, mocna sprawa. Ale dalej, słuchajcie, giga czaderskie teksty będziemy rzucać w następnym odcinku. Widzimy się jutro, do zobaczenia. Mam nadzieję, że będzie kapkę chłodniej niż teraz, bo mi się, słuchajcie, na palcach, nawet dłoniach, zaczynają mi się robić zmarszczki. Pewnie tego nie będzie widać, ale zaczęły mi się robić zmarszczki od potu, rozumiecie? Czas mocno o to zadbać. Więc jeżeli ten odcinek był taki średniawy, to przepraszam, to naprawdę mega, mega gorąco. I nie mogę wiatraka, bo wieje mikrofon, więc idę chwilę się schodzić. Dzięki wielkie, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.